W Galerii Chorych otwarto wyjątkową wystawę, która jest kolejnym elementem kampanii społecznej Dzieci Proszą. Akcja Dzieci Proszą dotyczy oczywiście próśb skierowanych do dorosłych, do młodzieży, do osób, które nie powinny i niekoniecznie powinny przebywać na placach zabaw. Dzieci proszą o to, żeby te place były utrzymane w czystości, żeby nie były niszczone, żeby nie były dewastowane. Kampania społeczna Dzieci Proszą ruszyła w grudniu. W dobrze widocznych miejscach w Krośnie Odrzańskim mogliśmy oglądać billboardy, na których znalazły się prace wykonane przez uczniów ze szkoły podstawowej nr 2 na szkolny konkurs. My dorośli już może nie mamy takiej siły przebicia. Stwierdziliśmy, że może faktycznie tym głosem takim, który będzie głosem rozsądku, to wbrew pozorom będą dzieci. I dzieci postanowiły narysować swoje potrzeby i swoje prośby właśnie w postaci prac artystycznych. Dewastowanie obiektów użytku publicznego, szczególnie tych, które są przeznaczone dla dzieci, to duży problem. Dlatego właśnie najmłodsi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W swojej pracy przedstawiłam to, co tak naprawdę mnie denerwuje, czyli zachowanie innych ludzi. To, że nie szanują drugiego człowieka ani rzeczy, które drugi człowiek posiada. Proszę między innymi o to, żeby zostawili w pewien sposób nasz plac w spokoju i żeby tam nie palili papierosów i nie pili alkoholu. Ich prace przedstawiają to, co w zachowaniu niektórych starszych kolegów przeszkadza im najbardziej. Ja zrobiłam dwie prace. Jedna przedstawiała różne emocje, które nie podobają mi się w zachowaniu innych, czyli na przykład złość, bo to jest nie bardzo nieprzyjemne. A w drugiej pracy przedstawiłam osobę, która po prostu coś złego robi. Że po prostu wszystko psują, siedzą sobie i wszystko tak rozwalają. Rodzice są dumni ze swoich młodych aktywistów. Cieszy mnie to, że walczy o to, żeby jednak nie dewastowano i nie niszczono mienia, które jest dla nich między innymi robione. No i oczywiście, cieszy mnie, że w tak młodym wieku myśli o takich rzeczach. W kampanię społeczną Dzieci Proszą zaangażowali się także strażnicy miejscy. Mało kto ma bowiem tak często do czynienia z osobami, które niszczą place zabaw, jak właśnie oni. Bardzo często w ramach naszego patrolu napotykamy młodzież, która nie sprząta po sobie. No jest to skutkuje tym, że miasto mamy zanieczyszczone i niestety nie zwracają na to uwagi, a niestety mieszkańcom Krosna to przeszkadza. Koszty niewłaściwego zachowania ponosimy wszyscy. Szkoda jest tego niszczyć. Naprawdę, te pieniądze, które wydajemy na naprawy, one są ogromne. Ja nie potrafię teraz podać kwoty, ale można sobie wyobrazić, tak jakie pieniądze są wydawane na naprawy placów zabaw, mogły być przeznaczone na zupełnie inne rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, kiedy otwieraliśmy tę wystawę, lepiej wydać te pieniążki na nagrody, na konkursy, na wypoczynek dla dzieci, zorganizować coś fajnego w mieście, żeby dzieci mogły skorzystać, niż po prostu na przysłowiowy płot. Z takiego stanu rzeczy nie są także zadowoleni rodzice. Jeżeli dzieci poproszą, to myślę, że starsze osoby nie będą tak niszczyć. W końcu to jest miejsce zabawy dla dziecka, tak? Sama jestem mamą dwójki dzieci, także chciałabym, żeby dzieci się bezpiecznie bawiły. Dzieci, biorąc sprawy w swoje ręce, chcą dotrzeć do starszych kolegów i nauczyć ich właściwego zachowania. Organizatorzy akcji liczą na to, że głos najmłodszych zostanie wysłuchany, a problem dewastacji miejsc publicznych, przynajmniej w Krośnie Odrzańskim, zostanie rozwiązany.